Każda z nas marzy o pięknych, długich i gęstych rzęsach. Przedłużanie rzęs to hit tego sezonu. Metoda polega na przyklejaniu syntetycznej rzęsy do naturalnej jedna po drugiej. Dzięki temu osiąga się efekt przedłużenia, pogrubienia i zagęszczenia. Długie, piękne i gęste rzęsy sprawią, że oczy nabiorą nowego spojrzenia. Dzień dobry, nazywam się Anna Michalik, jestem właścicielką gabinetu metamorfozy w Świdnicy. I chciałam Państwu zaprezentować jeden z moich zabiegów, czyli zagęszczanie i przedłużanie rzęs. Jest to metoda, która wystarcza na około 2 miesięcy. Przedłużamy i zagęszczamy każdą rzęsę pojedynczo, malutką jedwabną, pokrywamy silikonem i przyczepiamy do naturalnej. Wypadają pomału, tak jak naturalne rzęsy. Efekt taki ładny, 100% efekt utrzymuje się około miesiąca. Później można przyjść i dołożyć, uzupełnić. Pierwszy zabieg trwa 2 godziny. Każdy kolejny, zależnie od uzupełnienia, około pół godziny do godziny czasu. Rzęsy wypadają równomiernie. Nie ma efektu, że wypadną wszystkie, a oko zostanie bez rzęs. Takiego efektu nie należy się obawiać. Z rzęsami tymi można normalnie uprawiać sport, można chodzić na basen, na saunę. Rano wystarczy je tylko przeczesać szczoteczką, żeby wyrównać, żeby były ładne i zakręcone. Istnieje kilka możliwości zagęszczenia rzęs. Możemy zagęścić bardzo naturalnie, czyli weźmiemy rzęsy długości minimalnie dłuższej niż naturalne i będziemy układać różne długości, od kącika zewnętrznego najdłuższe, później średnia długość i najmniejsze malutkie przy wewnętrznym kąciku. Wtedy efekt jest nierozpoznawalny dla kogoś z boku i one wyglądają całkowicie jak naturalne rzęsy. Możemy też przedłużyć rzęsami bardzo długimi i zakręconymi na całej długości oka i wtedy ten efekt jest piękny, teatralny. Takie rzęsy są troszkę trudniejsze w utrzymaniu, ponieważ są długie i trzeba się do nich przyzwyczaić, ale efekt jest wspaniały, bo rzęsy są bardzo mocno podkręcone i oko jest bardzo, bardzo wyraźne. Metoda jest całkowicie bezpieczna. Nie ma możliwości uczulenia jakiejkolwiek alergii, ponieważ silikon jest całkowicie bezpieczny, ponieważ nie ma kontaktu z powieką. Silikon razem z rzęsą jest umieszczany milimetr od naturalnej skóry, więc nie ma możliwości podrażnienia. Tak samo później cała pielęgnacja opiera się tylko i wyłącznie na przeczesywaniu tych rzęs i utrzymywaniu ich w ładnym kształcie. Zmywamy tymi samymi preparatami do demakijażu, których używamy normalnie. Jedyne co musimy pamiętać, żeby one nie były na bazie tłuszczu, tylko wody, ponieważ tłuszcz skraca żywotność silikonu, czyli kleju, na które przedłużane są rzęsy. Żeby wzmocnić efekt zagęszczenia rzęs, można wykonać kreskę z makijażu permanentnego. Kreskę wykonuję na barwnikach Longtimera. Makijaż permanentny utrzymuje się około 5-6 lat. Można zrobić delikatną kreskę między rzęsami, zagęszczając ją i wspomagając efekt przedłużenia i zagęszczenia rzęs. Można też zrobić kreskę taką wyraźną jak od eyelinera. To dla pań, które lubią się mocniej malować. Po zabiegu przedłużenia i zagęszczenia rzęs do 2 dni należy unikać gorącego prysznica i wizyt w saunie. Do 24 godzin nie należy stosować kremów w okolicy oczu. Nie należy używać maskar wodoodpornych. Nie wolno również samodzielnie wyrywać lub usuwać rzęs.
Piękna i wyrazista oprawa oczu jest ważnym elementem urody i atrakcyjności, a gęste i długie rzęsy dodają uroku całej twarzy.